Siemaneczko, z tej strony Baz. Ja witam was w kolejnym odcinku z Dying Lighta dwójeczki. Co my dzisiaj robimy? My dzisiaj chyba idziemy plus minus bezpośrednio tutaj. Chyba, że coś po drodze znajdziemy ciekawego. Którą to stronę? Dokładnie tak. Myślę, że warto by się przelecieć. Stabilizuj lot. I sru. A czemu mnie do góry nie podbiło? Za bardzo? Dobra, wyląduj tu. Albo nie idziemy do misji fabularnej? Siema, gnoju! O kurwa! O nie, to... O nie! Noż, ja pierdolę, przecież on mi się zsuwał po tym dachu, ja tak to bym Z nacisnął, żeby się zrobiła ta pierdolona paralotnia. Co to kurwa było w ogóle? Ale mnie rozjebali. Dawaj no, do góry. Siu. Ale świństwo to było. Aha, teraz żebym tam nie doleciał, używając tego. Kurwa, coś pięknego, ta paralotnia. No, a możesz... O, trzeba spację nacisnąć, już wiemy, jak to robić. Tebaina, papaweryna. Wyodrębnić morfinę, poddać acetylacji. To nie może być. Już nie. Dobra. Może tu nie będzie wielkiego. A ja myślałem, że... O kurwa. Ale oni biją. Czy tu jest wyższy poziom? Tak. Okej. Dlatego. Dobra. A czy ty możesz poczekać, aż wstanę? Już? Jeszcze ktoś się został? Nie. Dziękuję. To było bardzo ciekawe i ten gościu będzie coś od nas chciał, żeby mu coś zdobyć, bo to już widać. Ale pójdziemy sobie do niego, a co mi tam? Siema, stary, przez ciebie zdechłem, co chcesz? Nie, nic. Tak tylko do siebie gadam. Widzę, że coś nie gra, ale spoko. Po prostu nie da się nic zrobić. Jest ich zbyt wielu. Kogo? Kogo? Renegatów, degeneratów. Pół roku temu porwali mojego syna, Ruka. A mnie zmusili do produkcji narkotyków. O! Przed epidemią uczyłem ich w szkole chemii. Jednego nie przepuściłem do następnej klasy. Ale co z twoim synem? Jest ich zakładnikiem. Jeśli spóźnię się z kolejną partią narkotyków, zabiją go. Może trzeba tym bandziorom dać lekcję? Ale ich jest cała banda. Pchałem się w gorsze gówno. No i bardzo nie lubię porywaczy. Pomożesz mi? No, spróbuję. Gdzie trzymają Ruka? W budynku wojskowym nad kanałem na południe od Muddy Ground, niedaleko Culvert Island. Wejście jest od St. Paul Boulevard, za rozwaloną lawetą. Okej. Okay. Tylko uważaj. Kiedyś sam tam poszedłem. Chciałem go uwolnić. Nakryli mnie. A później przynieśli odcięty palec Ruka. Dopóki o kurwa. Te bydlaki żyją, nigdy nie dadzą nam spokoju. Będę ostrożny. Pójdę za tobą. A podobno na początku było pokazane, Dying Light, jak pokazywali te zapowiedzi, że można z jednej z trzech frakcji należeć i właśnie można było teoretycznie do tych renegatów, a teraz jak widzimy faktycznie, nie można ni chuja tego należeć do renegatów. Chyba, że potem. Ale to... Nie wiem. Nie wiem na jakiej zasadzie. Muszę się wrócić. No trudno. Poboczne, no nie chcę mi się robić tej fabuły tak szybko. W sensie, po co komu ta fabuła, jak mamy tutaj taką fajną, fajną poboczną.
Nie wiem, czy... Powiem wam, że mam strasznie mieszane uczucia co do tej... jak to się nazywa? Co do tej... tutaj właśnie tego tej lotni, którą latamy. Że moim zdaniem to nie jest jakiś super wynalazek. Wolałbym mieć już tą... A wyście nie mieli tą spierdalać? Dobra. Za rozwaloną lawetą, czyli... I w sumie tu... Czy to jest mroczny zaułek? Czy oni się Nie, pierdol mi nawet, że tu będzie to na zombie, bo oni się tu ukrywają w mrocznym zaułku. Nie gadaj mi nawet. W ogóle ten mroczny zaułek wygląda tak samo jak te Fold Villador. Dokładnie. To źle wróży. A nie, zjeby są. O kurwa, nie wiedziałem, że mam ołotowy. Czemu ja mam mołotowy? Samo mi się zmieniają rzeczy. Znaczy, co to jest? To chcę zamiast... Nie, tu mołotow. Tu mołotow. A... Zamiast tego, albo tego... To. Niespodzianka, sukin... kocie. No, cwaniaczki. O ty kurde. No i na pół. I nie żyjesz. Jeszcze ktoś? Wszyscy już pocięci, pociachani. Cwaniaczki. O. Co tu jest? A, dobra, misja fabularna, żeby wyjść po prostu. Ciekawe, czy to będą zombiaki też. Nie kazali nam w nocy tu iść, więc nie powinno, no. A oni sobie mogą, kurwa, w ciemności siedzieć, a my nie. To też jest piękne. To też mi się bardzo podoba. Wiem, narzekam jak jasny chuj, ale no, trudno. I tu ten Andrzejek siedzi podobno. Okej. Teraz pytanie, gdzie tu można przejść dalej? Że tu? Nie, tu można było się skradać przeciwko... przed nimi. No i co? I co? Aha, że tym, że po prostu tutaj windami do góry. No. I wchodzimy. I wchodzimy tu. No trudno. Gdzie jest światło? Tam będą wióty. Ktoś. A, ja szedłem do. Nieważne. Dobra, chodź. Nie wiem, sukinkocie. Palisz się. I to są dokładnie takie same typiarze. To na dole. I myk. W ogóle potrzeba bym się poleczyć. Dosyć mało życia. Pyk. Pyk. Czy to się dzieje naprawdę? Nie wiem. Chyba naprawdę. Cholera, dziwna sprawa. Widzicie co? Dobra, nie chcę siedzieć tam na dole póki co. Zabij renegat. I tak miałem... Nie no, chciałem się zakraść do niego, ale no... Jak mi zobaczyliście, trochę nie wyszło. Okej.
Okej, okay. Myślałem, że on umrze. O, to jest duży! Fajnie. Nie no, zajebiście, znowu mnie kurwa na odległość robi. Ja pierdolę, no. Ja pierdolę, no, czy to może być w końcu normalne, że typiasz nie będzie mnie robił na jebaną odległość? Ja rozumiem, że jak mnie uderzy, to mnie uderzy. Ale nie jak mnie kurwa nie uderzy. Cieszę się. Lepiej się już skupcie. A się napiłeś tej mojej krwi? Normalnie, żebyś się nie zesrał. Myk, 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 myk. Wszystko wzięte. Flaszka wzięta. Skrzynka, myk, 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 myk. Ci renegaci to miękkie faje są. Póki co. Okej, okay, tu jeszcze mam w ogóle jakieś coś ciekawego. Kryształki. Dobra. Ciekawe, że tutaj w nie, oni mają kryjówkę kurwa w ciemnej strefie. To jest zajebiście ciekawa rzecz. Jeszcze jedno piętro w dół pewnie. Tam rzeczy mi pokazują w dole. O kurde. Za pierwszym praktycznie razem otwarty zamek? Pugers! Albo nie na dół? On jest tam! Jak tuś we... Mogłem go uwolnić... Już dawno, czy... Siema. Jesteś Andrzej? Jesteś cały? Ja... tak... Szprycowali cię tym gównem. A ty co za jeden? Aiden, twój ojciec mnie przysłał. Ojciec? A mój tata... Już nic ci nie grozi, zabiorę cię do niego. Nie... Co? Nie potrzebuję ciebie, ojca, ani nikogo innego. O, czyli kolejny, kurwa. To już miałem taką podobną. Daj mi strzykowkę. Czekaj, masz wszystkie palce. Bandyci żadnego ci nie ucięli. To wszystko ściema? Zostaw mnie. Nie było żadnego porwania, tak? To już taka sama misja była, ta co mówiłem, co zrobiłem na, poza odcinkiem. Co mówiłem, że fajna może byłaby na odcinek. Szkoda, że ją zrobiłem. Chciałem, dobra? Tylko tam byli bracia. A czego chcesz teraz? Wolisz skończyć w tej dziurze, niż wrócić do ojca? Ruch! Synu! Też było sfejkowane. Nareszcie. Mam cię z powrotem. O co chodzi? Wszystko dobrze? Nie mów chemikowi, co zrobił jego syn. Powiedz chemikowi, co zrobił... A powiem, co mi tam, kurwa. Porwania. Szkoda trochę tylko tego ojca. Co? To wszystko była ściema, łącznie z uciętym palcem. Ale jak to? I tak by się kapnął. Róg, powiedz, że to nieprawda. Próbowałem to rzucić. No próbowałem. Nie chciałem ciągle brać. Ale wpadłem w ich towarzystwo. Jak o tobie wspomniałem, zajarzyli, że byłeś ich nauczycielem i to chemikiem. Każdy nauczyciel chemik potrafi kurwa ćpańsko robić. Skończyć. Ale nie chcieli mi pozwolić. Przepraszam. Wróć ze mną do domu. Lepiej niech znają prawdę. Prawdę? Po tym, co zrobiłem? Wciąż jesteś moim synem. To się nazywa miłość. Dziękuję. Żaden problem. Nic tu nie ma. Nic nie widziałem. O nic się nie martwcie. Po prostu mnie wybrać. No i gitara. Co my teraz mamy po drodze? Wiatrak, aczkolwiek wiatraków robimy pełno, więc...
A może to zdobędziemy? Będzie inhibitor. Po drodze jest bardziej. Tylko, że to jest chyba tam bardzo wysoko. Cyk i lecimy, znaczy... O... Chciałbym lecieć. Dobra. Co tu się dzieje? To jest duży? Nie ma dużego nawet. Masz. Broń improwizowana, coś tam. No spoko. Dobra, teraz jakby tu móc wejść? To jest też dobre pytanie. Jak tu się wchodzi? Dobra, trzeba wejść... Aha, tu mi będziesz biegał po ścianach zamiast się wspiąć. Zajebisty jesteś, Aiden. Pierwsza... Jakkolwiek do góry, jakiekolwiek górę zaliczyć. Ale chyba tak jak teraz to robię, myślę. Że... Na razie nie ten budynek, ale... Chodzi o to, żeby się wspiąć. Gdzie my jesteśmy? To jest strefa? Bez walki. Wydarzenia na bazarze tylko to potwierdzają. No, to takie pole. Stamtąd da się. Dobra, wiem już jak. Trzeba tu wbić. A ty możesz się tego kurwa chwycić? Czy jak są... Nie, jak są doniczki, to nie potrafi. Okej. Trzeba tutaj wbić. O, fortepian! Ale w ładnym stanie! O cholera. Ale w dobrym stanie mieszkanie całkiem. Dobra, tutaj coś, cokolwiek. O, notatka. Koks. A tu co? Jakieś notatki. Pewnie jest tyle notatek, kurde. Patrząc po tym, ile tu jest tych wnętrz. Prawda, takich samych prawie. Chociaż to jest inne. Ciekawe właśnie. Całkiem niezwykle zachowane mieszkanie. Fajne mieszkanko. Killa. O nie, nie, nie. Dobra. Bo ja muszę się na ten sąsiedni blok przedostać. Zejdźmy tu. Bo my musimy zrobić tu. I na ten blok na dach muszę się... Znaczy blok, Jezus, ja mówię blok, a to jest kurde... To nie jest w ogóle blok. Na ten budynek. O, tu w ogóle misja poboczna. Możemy jeszcze pogadać z misją poboczną przy okazji. Dzień dobry. Uuu, artysta! Kto? Ja? Tak. Mógłbym się namalować. Ale nie. Nie mogę się rozpraszać. Muszę dokończyć moje największe dzieło. Spoko. Największe dzieło? Czyli co? Wielki fresk. Moje magnum opus. Magnum opus, jak w Mad Maxie. Na jaki... Ten świat nie jest jeszcze gotów. Okej. Ale nie mogę go dokończyć. Brakuje mi odpowiedniej czerwieni. Czerwieni? Tak. Najczerwieńszej. Krew zombiaków. To będzie wyzwanie siły. Ci handlarze mają tylko jakiś blady odcień. Bez najczerwieńszej czerwieni nie dokończę dzieła. Nie będzie miało tej ekspresji. Wyzwanie to będzie, coś czuję. Jasne, mógłbym ją zdobyć, ale nie. To naprawdę szalony pomysł. Na samą myśl mam ciarki. Na 100 pro. Słucham. O, ojej, na pewno? No dobrze.
Na 100%. Przyznaję, potajemnie eksperymentowałem. Potrzebuję krwi zarażonego. Ale nie byle jakiego. Tylko krew zbója pozwala uzyskać najprawdziwszą... Czyli będzie czas ubić zbóję. Najgłębszą jakiej mi trzeba. Okej. Obserwuję jednego zbója, na dodatek zostawiam mu czerwone wino do picia. Dzięki niemu jego krew powinna mieć jeszcze bardziej intensywny odcień. Po wypiciu wina robi się on agresywny. Myślisz, że poradzisz sobie i przyniesiesz mi krew tego stworzenia? Myślę, że tak. Jasne, lubię wyzwania. Więc idź. Wróć, jak zdobędziesz jego krew. Na luzie, chłopie. To coś ubić zbója. Nie u. E. Powiedz mi, jak daleko jest ten zbój. Ja będę takim zygzakiem, jak cholera szedł. Ale dobra, pierw chcę wejść na ten budynek. Wiem, że doczekałam przywrócenia elektryczności. I hyc. Ale teraz pytanie. Czy ja mogę tu wejść na to gówno? Bo jak nie, to mój plan się pierdzieli. Jak nie, to jest mój plan się posypał. Bo... Przepraszam, muszę się podrapać po oku. Bo nie da się wejść wyżej. Na ten budynek. A, dobra, tu jest. Ja nie widzę przez te roślinki, nie widać, przez które w sumie przenikamy. I w sumie na górę można chyba już, nie? Tu. I po tym dźwigu, jeszcze tu zobaczę, czegoś nie ma. Nie ma. I po tym dźwigu tu. I jesteśmy na szczycie. Pyk. Ha! No i piękno. Dzień dobry, panie zrzucie. Miło mi pana widzieć, panie zrzucie. Myk. Myk. Oho. Ciekawe, ile tych inhibitorów będzie. Byle jeden. Zero. Zero inhibitorów. Super. Świetne. Bardzo fajnie, że pokazują, że zrzut. Nie wiadomo, ile inhibitorów. I się okazuje, że kurwa zero inhibitorów. Coś pięknego. Zerknę jeszcze z lornety. A tu się nie da. Tu nic nie zobaczę. O! No, coś tu nie chcę. O! Pyk. Posterunek! No dobra. W którą stronę mam lecieć, żeby zrobić te zasrane zadanie? Zabijemy tego zbója. O kurde. Ja, czy nośności mi wystarczy? A czy ja spadnę wtedy? Bo wtedy wolałbym chyba być nad czymś, o właśnie, w ten sposób. A to to jest wysiłek, a nie nośność. Czy ten zbój? On jest w budynku? Nie, tu jest. A tu jest Andrzej. A mogę ci z łuku może spróbować jakoś?
A jak się zmienia strzały? Jak się zmienia... A QE. To jest strzały porażające, ogniste. Okej. Trzy. Ku zwykłe. Dobra. Sorry, że nic nie mówiłem, ale chciałem się skupić na celowaniu. Na razie łuk to jest beznadziejno. Kurwa, czemu on mnie trafił? A jeszcze te zombiaki. A w sumie stąd jestem bezpieczny, no chyba, że mi wejdą po schodach. Dźwięk łuku jest taki sam jak w Dying Light 1. Zobaczcie, jak działają te strzały porażające. Nie te. Te. A nie, to jest toksyczne. To jest toksyczne, ja nie chcę toksycznej, tylko porażającą. Nie trafiłem. O kurde! Nie trafiłem. Całkiem nieźle, ale nic mu to nie robi za bardzo. Czemu mi strzał... A przecież ja zmieniłem na zwykłe. Dobra, nudne to jest w ten sposób. Czemu on nie chciał uderzyć? Pytanie moje, zasadnicze. Dobra. Dobra. A możesz wypierdalać zombiaku zwykły? Dobra. Jeszcze jeden cios. O! Dobra. Padł. Teraz jeszcze zwykły zombiak. O, jeszcze nie można zbierać strzał, nie fajnie. No to tu łuk póki co jest totalnym gównem. No ale trudno. Dobra, muszę oddać to... mu, dobra. Tak. I tak. To jest akurat spoko, że z ziemi można się tak wystrzelić. Wypuśćcie. To jest akurat mega spoko, że można z ziemi się tak wystrzelić. No wejdź, 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 wejdź! Nie da rady wskoczyć. No to zejdź, no to zejdź, puść się, bo to... Co zrobię? Jak się... Da się jakoś... Nie da się jakoś tam inaczej dostać. Muszę znowu się tam wspiąć tak idiotycznie. No dobra, niech będzie. Niech będzie! Wespnę się tam. Co mi tam? Potowarzyszycie mi. No chyba, że nie chcecie, to mogę wam wyciąć. Ale taka wspinaczka jest ekscytująca przecież tam i z powrotem. Twórcy to przemyśleli, przekoncypowali i stwierdzili, kurwa, niech oni się wspinają 15 razy na jedno miejsce w ten sam sposób. A potem się niech się okaże, że... A że tam jest winda. Się ścikam ze śmiechu, jak się okaże, że tam jest winda. Możliwe, że tak, bo to jest ta miejscówka ziomków, nie? Czemu teraz muzyka się nagle włączyła? Jasne, że jest winda. Coś tak czułem. Patrz, co mam dla ciebie. O mój Boże! Czy to
krew zbuja? Nie. Pokaż. Gówno konia. Chciałem powiedzieć coś innego konia, ale... Pielgrzymie... Bądźmy niesmaczni do pewnego poziomu, nie? Dołożyłeś cegiełkę, choć malutką, do powstania historycznego dzieła. Świetnie. Teraz odejdź. Muszę stworzyć tę czerwień, jaką ujrzeć pragnie świat, by namalować fresk, który zmieni go na zawsze. Jeśli fresk to nie jest coś rzeźbionego? O, może ci się to przyda. To prezent od mojego brata Johna. Miał służyć do ochrony, ale ja prędzej się tym zabiję. Tak mi się jakoś wydaje, że fresk to jest chyba coś na zasadzie jakiejś takiej płaskorzeźby bardziej chyba, nie? Ale nie jestem jakimś ekspertem, więc nie, możecie mnie poprawić w tych. Wiem. Mam chyba powoli pełny, muszę odwiedzić jakiegoś ulicznego handlarza. O, fajnie. Szkoda, że to jest na Z, to jest bardzo nieintuicyjne. Dobra, coś po drodze. Mam nadzieję, że nie, no bo to już warto by było dojść. Raczej nie, bo tylko jest cześć Sara. Ognisko. Trochę nie wiem, jak tam się dostać. Chyba po prostu tak. I polecieć. A my musimy kończyć odcinek! O! Dobrze spojrzałem. No to lipa. Odkryłem ciemną strefę. No to lipa. Ajajaj, dobra, to chociaż zróbmy jakiś taki widok na ten punkt. Nie fajno. Jeszcze zróbmy sobie lornetkowanie tutaj. Co tu jest? Ale to myśmy już tu widzieli. O kurwa, renegaci. Ha! Chyba będziemy musieli ratować tego typiarza. O, coś tu jest. Rówkę nocnego biegacza. Tu przy renegatach? Tu coś chce wykryć, ale kurde, nie do końca potrafi. Dobra, nieważne. Dobra. W takim bądź razie my sobie zakończymy ten odcinek tym optymistycznym. O, jakie hamburgery fajne. Dobra. Trochę głodny jestem. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że się podoba. Elo, elo, Benz.